Cześć, z tej strony Dawid, witam Cię w kolejnej odsłonie na temat kryptowalut, natomiast dzisiaj nie będzie o Bitcoinie, a jednym z kryptowalutowych projektów o nazwie WorldCoin. I chciałbym, żeby w tym odcinku wybrzmiała taka moja teza, że kryptowaluty to nie jest tylko coś dobrego albo coś złego, jak niektórzy chcą wrzucić wszystko do jednego wora. Każdy kij ma dwa końce, internet też można użyć do zakupów online, czyli do czegoś, co ułatwia nam życie, ale również do, nie wiem, rozprzestrzeniania pornografii, no, co jest mocno dyskusyjne i na pewno nie wpływa dobrze na nasze społeczeństwo. Jeżeli chodzi o cały projekt WorldCoin, czym on jest? Jest to przedsięwzięcie Sama Altmana, czyli jest to właściciel OpenAI, czyli tej firmy, która wypuściła ChatGPT, jak wiemy, związanej z sztuczną inteligencją. I wypuścił on też również projekt WorldCoin i polega on na tym, że, a może cofnijmy się. Jak widzimy na samej górze, for every human, dla każdej osoby, już ponad 2 miliony 200 tysięcy unikatowych jednostek w WorldCoinie, w świecie tego WorldCoina, w tym blockchainie. I sam Altman razem z firmą swoją stworzyli takie urządzenie, które może skanować siatkówkę naszego oka. I jeżeli my zeskanujemy tą siatkówkę, to utworzy się na sieci, na blockchainie tego WorldCoina nasz portfel i klucz prywatny, czyli dostęp do tego portfela jest tworzony na podstawie zhaszowania danych o naszej siatkówce. Czyli z jednej strony jest to dla nas bardzo bezpieczne, bo tylko i wyłącznie my po zeskanowaniu swojego oka mamy dostęp do tego portfela, natomiast z drugiej strony niesie to pewne zagrożenia. No i pierwszym zagrożeniem oczywiście jest fakt, że skanujemy daną prywatną, wrażliwą, jest to poniekąd nasza tożsamość i oddajemy tą informację do blockchainu. Do blockchainu osoby, która ma też firmę związaną z sztuczną inteligencją. Tak naprawdę my nie wiemy, czy dane nie zostaną przesłane pomiędzy jednym środowiskiem a drugim. Jest to swego rodzaju zagrożenie, które już nawet niektóre państwa zauważają, ponieważ w Stanach Zjednoczonych, Francji, Kenii czy Włoszech jest już albo zakaz wprowadzony, albo przygląda się temu rząd, żeby zablokować możliwość w ogóle skanowania siatkówki swojego oka tym urządzeniem. I dlaczego w ogóle ludzie to robią? Ponieważ na początku, jeżeli zeskanujesz siatkówkę swojego oka, to dostaniesz 25 WorldCoinów. Widzę, że cena spadła tego WorldCoina, natomiast wcześniej wahała się w okolicach 2 dolarów, 2 dolarów z hakiem. Przyjmijmy te 2 dolary, czyli jak zeskanowałeś swoją siatkówkę oka, to dostawałeś 50 dolarów. Super fajnie. Dodatkowo co miesiąc będziesz dostawał, już nie pamiętam, jedną albo dwie monety tego WorldCoina, czyli będziesz miał taki swojego rodzaju podstawowy dochód gwarantowany. Dyskusyjny temat, to znaczy wiecie, jeżeli my mieszkamy w Polsce, no to tak 2 dolary na miesiąc, czy tam 5, no to życia nam nie zmieni. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś mieszka w jakichś Filipinach czy w Kambodży, no to może to już dla takiej osoby jakiś, może nie duży, ale jakiś tam pieniądz jest. I co ciekawe, większość osób, które skorzystała z usług tego urządzenia, właśnie pochodzi z krajów azjatyckich bądź afrykańskich. I teraz jeżeli chodzi o, po co ja w ogóle nagrywam ten odcinek, chciałbym Wam pokazać, że technologia blockchain i kryptowaluty stają się już częścią naszego świata. Moim zdaniem z biegiem czasu każdy z nas będzie korzystał z kryptowalut, z technologii blockchain, nawet o tym nie wiedząc. Dzisiejsza informacja również jest w formie takiego newsa, ponieważ podejrzewam, że takiej informacji w telewizji w naszym kraju nie usłyszycie. Chciałbym, żebyście też się wypowiedzieli, czy co Wy w ogóle sądzicie na ten temat, czy ten projekt jest ciekawy, czy może właśnie jest jakimś zagrożeniem, a może jest głupi, czy w ogóle ludzie może oszaleli, zdurnieli, że skanują siatkówkę swojego oka i zapisują ją gdzieś na blockchainie. Dajcie też znać w komentarzach, czy ten odcinek był dla Was ciekawy. Oczywiście, jeżeli się podobało, zostawcie też lajka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Poproszę o suba, trzymajcie się, cześć!